Czy wiesz, że pierwszym synem duchowym ojca Pio był nawrócony przestępca? Powiedział. Pewnego dnia w 1947 roku w Lourdes Emanuele Brunato zapisał w sekretnym dzienniku: oto blisko 25 lat temu w nadprzyrodzony sposób zostałem przeprowadzony do świętego, który stał się dla mnie ojcem. Przeżyłem całe lata u boku świętego, którego kochałem i nadal kocham bardziej niż samego siebie. Widziałem jego stygmaty, byłem świadkiem cudów, które czynił. Słuchałem świadectw niezwykłych wydarzeń, jakie miały miejsce za jego sprawą na całym świecie. Od tamtej pory moje życie, aż po dziś dzień, przenika atmosfera nadprzyrodzoności. Żył obok świętego, tak wielkiego formatu. Naprawdę, to jest ogromna łaska, jak Pan Bóg wybiera ludzi. A jednak, wydaje mi się, że tak naprawdę nie zrobiłem nawet kroku naprzód i w rzeczywistości ciągle jestem takim samym podłym człowiekiem. Gotowym oddać się wszelkiemu rodzaju namiętnościom cielesnym, o ile mój święty strażnik pozostawia mi wolność w tym względzie. To jest ważne. Manuele Brunato, dzisiaj właśnie porozmawiałem o tym, jak poznał ojca Pio. On sobie mówi w tych zapiskach celnik. Nie używa swego imienia, ale mówi się celnik, więc to jest ciekawe, z jaką pokorą sobie później pisał. I ogólnie, żeby skrócić 20 parę stron książki, on na początku porzucił wiarę. Porzucił wiarę ze względu na grzechy też nieczyste. Stał później, bardzo sobie skomplikował życie, bo wszedł w jeden związek małżeński. Później tam dokonał sobie, co pamiętam, bardzo mu się to pokomplikowało. Później zaczął żyć w niemoralnym innym związku. I później z tą dziewczyną, z którą podróżował dużo po Włoszech, tam dostał później aktorem. I co jest ciekawe, on miał bardzo skomplikowane życie. Później dopuszczał się przestępstw. Po prostu bandziorem stał się. To jest, widać, no, żył niestety w ochycie grzechu, trzeba tak to nazwać. Co on mówi? Pisze tak. Celnik wraz z Juliet, czyli ten Emanuele Brunato, dotarli właśnie do Neapolu, kiedy duża gazeta codzienna Il Mattino napisała o kapucyńskim mnichu, ojcu Pio, o którym zaczęło mówić jak o świętym. W reportażu opisano stygmaty młodego kapucyna, który miał niewiele ponad 30 lat. Przypisywano mu cuda i przedstawiano jego bardzo pozytywny, zarówno duchowy, jak i fizyczny portret. Choć celnik zwykle nie ufał tego typu doniesieniom, tym razem nie miał najmniejszych wątpliwości co do prawdziwości opisywanych faktów. Z pełnym zaufaniem i bez wahania uwierzył w osobę ojca Pio. Od tamtej pory codziennie modlił się do kapucyna, prosząc o opiekę i pomoc dla swej matki. Był to dla niego sposób na uszanowanie woli swojego ojca. Proszę moje dzieci, aby opiekowały się ich matką, nigdy ich nie opuściły. Co jest ciekawe, jak jednak powoli łaska Boża działa. Z tego, co pamiętam, on odmawiał też trzy Zdrowaś Maryjo. Na taki zwyczaj, że ciągle odmawiał trzy Zdrowaś Maryjo z rana. Jak to, że te trzy Zdrowaś Maryjo, ta późniejsza modlitwa do ojca Pio uratowały do jego duszy. Powolny proces, parę lat to trwało, aż w końcu znalazł ojca Pio. Zaraz do tego dojdziemy. Na dodatek dla celnika imię ojca Pio miało szczególną wartość ze względu na jego podwójne znaczenie w języku włoskim. Jako ojca Pio oraz ojca oddanego. Określenie to przywoływało wspomnienie ojca celnika, który był właśnie taki oddany. Klasztor San Giovanni Rotondo, gdzie mieszkał kapucyn, znajdował się jedynie 150 kilometrów od Neapolu. Celnik postanowił wybrać się, by go odwiedzić. Jednak przez kilka lat, ilekroć zamierzał wyruszyć w podróż, uniemożliwiła mu ją jakaś trudność, czy też pewne wewnętrzne ostrzeżenie. Jeszcze nie nadszedł ten moment. Ciekawe, jak się często trzeba podjąć decyzję w życiu. Sprawnie podjąć decyzję w życiu, aby coś zrobić, aby gdzieś pójść. W szczególności, no, tam, gdzie Pan Bóg nas woła, czy do świętego, czy do jakiegoś sanktuarium, czy jakiejś rekolekcji. On tutaj doszedł do bardzo dużej nędzy, aż musiał zostawić perły swojej tej
niemoralnej towarzyszki w Lombardzie za 65 lirów. I kiedy zarobił znowu, grając jako aktor, te pieniądze, on zrobił coś takiego. Jednak gdy tylko do domu pojawiło się trochę pieniędzy, zamiast udać się z nimi do Lombardu, celnik nagle postanowił pojechać do San Giovanni Rotondo, aby tam spotkać ojca Pio. Ja wiem, rzuca świat. Chce poznać ojca Pio. Po opłaceniu podróży pozostało jedynie trochę pieniędzy, na które Juliet mogła przeżyć jeden tydzień. A celnika zostało z tego jeszcze 2 czy 3 liry. Udał się pociągiem do Foggi, skąd odjeżdżały autobusy w kierunku oddalonego 37 km od dworca San Giovanni Rotondo. Przez pomyłkę jednak wysiadł na stacji San Severo, skąd nie odjeżdżał żaden autobus do miejsca, gdzie zamierzał dotrzeć. Musiał zatem pokonać pieszo przez góry i doliny 40 km, które dzieliły go od klasztoru, gdzie mieszkał ojciec Pio. No jest ciekawe, jak tutaj łaska działa. Jeden by się zniechęcił już. Nie, to już się nie da. Nie, idę do ojca Pio. To tak samo, że myślisz jakąś dolinę. No, chciałeś dojechać do ojca Pio. Chciałeś coś zrobić, poprosić go. A tu źle wysiadłeś może. Przejdź przez te góry. Przejdź te 40 km z ojcem Pio. To nie jest łatwe. Ale jest, ojciec Pio pomoże. Ojciec Pio da łaskę. Tego wieczoru była pełnia księżyca. Celnik szedł przez całą noc pustą drogą. Od czasu do czasu mijał wzbudzające niepokój u samotnego wędrowca ciemne zagajniki. Zanim wspiął się na wysoki płaskowyż San Giovanni, przeszedł przez Dolinę Piekła, która słusznie nosi taką nazwę. Białe i zimne światło oświetlało skały. Pustkowie usiane blokami wulkanicznymi i pojedynczo to tu, to tam rosnącymi opuncjami. Celik miał wrażenie, że jeszcze raz przechodzi ścieżkę całego swego życia, pełną zasadzek, drogę przez noc, która prowadzi w stronę nieznanego dnia. Kiedy przybył do klasztoru, słońce prażyło bardzo mocno. Miał przeczucie, że jego życie się odmieni, ale nie starał się tego sprecyzować. Kierowała nim jakaś wola silniejsza od jego własnej. Po raz pierwszy w życiu posłusznie pozwolił się jej prowadzić. Że ja nie ustróżko tutaj tak ciągnął po prostu. Wszedł do niewielkiego kościoła przy klasztorze. Rzucił okiem na piękny tryptyk w absydzie, na którym górowała ikona Matki Bożej Łaskawej, pod której wezwaniem był kościół. Nie zwracając na niego uwagi, minął ołtarz poświęcony kapucynowi świętemu Feliksowi. Był on także patronem jego ojca, noszącego to samo imię. I wszedł do zakrystii. Jakiś kapucyn siedząc obok klęcznika wysłuchał spowiedzi wieśniaka. Inni czekali w kolejce. Czy to ojciec Pio? Zapytał celnik. Tak, odpowiedział. Nie widział twarzy mnicha, pochylonego w stronę penitenta. Oparł się o ścianę po przeciwległej stronie zakrystii i czekał. Nagle spowiednik, podniósłszy głowę, spojrzał na niego. Ojciec Pio spojrzał. Jego duże czarne oczy były pełne gniewu, groźby, a nawet nienawiści. Była nienawiść do grzechu, jaki on miał, jaki żył w grzechu. Tak jakby usłyszał samego diabła. Celnik zmieszał się na ten widok. Rysy twarzy mnicha wydały mu się toporne i prostackie. Rozczochrana broda, pospolite spojrzenie. Tak ma wyglądać święty? Mówił sobie. Cała ta szalona podróż, wszystkie moje pieniądze wydane po to, żeby ujrzeć taki widok? I zostać przyjęty w taki sposób? Kapucyn spuścił głowę i wrócił do spowiadania penitenta. Co się wówczas działo w celniku? Jak wielki ogień przeniknął nagle jego duszę, przepełniony ogromnym wzruszeniem, wybiegł z zakrysji i szybko przeszedł przez kościół, uciekł drogą wzdłuż klasztornego muru. Trzymając się ściany, trzęsąc się w płaczu, żalił się jak dziecko. Panie i mój Boże. Ciekawe, jutro zakończymy tą historię. Niezwykłego nawrócenia, jak powoli. Ciekawe, co działa. Czy on się nawrócił? Ogląda jutro. Teraz mówmy co? Wszyscy za wszystkich. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria. Buongiorno.